Witam wszystkich maszkieciarzy na kanale Żarpanżur. Właśnie dotarłem do Bangkoku. Znaczy nie właśnie, do wczoraj wieczorem. Ale byłem tak zmęczony. Jetlag mnie wykończył. Po pierwszym daniu jak jeżdżek spróbował, położyłem się od razu spać. A dzisiaj zaraz z rana idę jakaś na śniadanie i wybieram się na zwiedzanie Bangkoku, żeby oczywiście jak najwięcej wam pokazać. O, nie wiem czy coś tu idzie wybrać na śniadanko, ale pachnie nieźle. Lecimy do grilla, idzie tu jakieś kurczaczki, sałatki, nie wiem czy pani tu gotuje całe dania na pewno. Ale wolałbym zacząć dzień od jakiegoś owoca. Tu nie wyglądają one za bardzo świeżo. Także idziemy dalej. Kosan Road i równoległa ulica to miejsce, gdzie kulinarne przygody są na wyciągnięcie ręki. A każdy kęs jest pełen autentycznego tajskiego smaku. To prawdziwy raj do miłośników street foodu, czyli ulicznego jedzenia. Że ochota na aligatorka, no nie wiem, jak to tu tak wisi w takiej temperaturze, czy to będzie jeszcze zjadliwe, no, na pewno nie na europejski żołądek. Po prostu nie będę się w ogóle odzywał. Pokorzał Bangkok nocą. Równoległa ulica do Kosan Road to prawdziwy raj do miłośników street foodu. Ten tętniący życiem odcinek ulicy tu przyciąga turystów i mieszkańców różnorodnością smaków i aromatów. Na każdym kroku możecie tu znaleźć stoiska serwujące tradycyjne tajskie przysmaki, takie jak pad thai, czyli smażony makaron z jajcem, tofu, krewetkami i orzeszkami ziemnymi. Jo, jest w raju kulinarnym. Tu na pewno zaspokoja swoje podniebienie. Jo, zmęcza moim jedzeniem. Zobaczcie, tu sobie można zamówić ośmiorniczki z grilla. Kałamarnice, rybka, ośmiorniczki, nawet nie wiem co, tak to tu wygląda. Tu są jakieś mięsne rzeczy, widzicie ten lód na dole, to jest niby lodówka. Tutaj pan robi pierożki gyoza, tutaj możecie dać sobie zrobić pad thaia różnego rodzaju. Z różnymi dodatkami. Tu pan grilluje. Też tu jest mięsko. Wołowinka, wieprzowinka, kurczaczek. Trzy rodzaje, krótko i na temat. Tutaj nie wiem co się dzieje. Tu by ich nic nie zjadł chyba. Coś na oleju się robi, ale nawet nie wiem co to jest, chyba wątróbka jakoś. Albo taki ciemny olej, albo to olej z traktora. Ale chyba nie. Zobaczcie te jajuszka malutkie. Można sobie tu też zamówić takiego bejda tego hopa. Kochanie, co tam wisi? Chrupiąca wieprzowinka. Zamówiłem sobie zupa z wontonami, z takimi malutkimi pierożkami miskimi z krabów. Tu są sosiki różne do tego. Apuka. Wiem, że ta porcyjka może wydawać się skromno, ale jakby nie było, to jest sosinika. Do tego są sosiki.
O, ten mi się tutaj podobał, bardzo gęsty. Czym jak smakuje? Skórka bardzo chrupka. Właśnie tak, jak lubię. Spróbujemy ten drugi sos. Ponoć jest ostry. O, czemu power. Dostaniemy jeszcze zupka. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Tak wygląda moja zupka. Zieleninka. Tu są te wantony, czyli pierożki, tak, o kurde. Muszę patrzeć na, na telefon i na to, co nabierą. Czekajcie, bo mi się rozwaliły, o. Nie umiem. To jakoś idzie, a wantony, wantony, czekaj. Wantony za śliskie. Nie wiem, co to jest, to chyba ten szpinak wodny. Też bardzo dobre. Wszystko sobie przyprawiłem troszkę chili, taką gotową mieszanką. Może taki stragan, bo tu ta mieszanka zrobiona swoja. Także każda zupa troszeczkę inaczej smakuje. No. No to ja ten, nie przeszkadzam wam dalej. Znaczy i sobie też, i wiosłuję. Na razie. Pani jest 11 wieczorem. U nas już niektórzy śpią. No a tutaj ludzie biorą się za żarcie. Przeleca z wami tutaj przez te stragany, żebyście sobie mogli obejrzeć, co tu w ogóle dobrego się sprzedaje. Taką krótko polecajka, na pewno odejdźcie jak najbardziej od turystycznego zgiełku. Tam będą ceny inne i oczywiście jedzenie tajskie, bardziej autentyczne. Tej, jak już nie ma tłumaczenia na angielski, także to będzie na pewno tajska kuchnia. Ale nie wiem, co pan tu w ogóle robi. Nie widziałem. Tutaj smażone warzywka. Jak ktoś jest wegetarianinem. Różnego rodzaju mięska. Kulki mięsne. Teraz na drugą stronę, na ta bardziej imprezowa ulica. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ja już zmykam pomału do hotelu. Wziąłem no jedna noc, także rano muszę się wyspać. Tu jakiś klub. Ludzie z całego świata. Możecie sobie postrzelać. Tu słóweczko o tuktukach. Jak będziecie w Bangkoku chcieli się przejechać tuktukiem, zapamiętajcie no jedno, żeby nie godzić się na ta cena, co do kierowca wam powie. Najlepiej sprawdzić to w aplikacji Grab, porównać wtedy ceny. Tam może on weźmie 10% więcej, ale za to też pojedzie. Grab to jest chyba najtańsza opcja, żeby tu się poruszać. Jak jesteście sami, może Grab podjechać na was nawet na motorku. Muzyka live. Tu możecie sobie zrobić tajski masaż. Masaż stóp. Na przykład masaż no, całego ciała, czego tam chcecie. Patrzcie, jak tu pani jadą z tym koksem. Rozpozwolę.
Lassena, sok z trzciny cukrowej, pan wycisko proces automatu do buteleczki i podaje razem z tym. Thanks! I sklep odjechał. Tak to wygląda od dnia następnego. Oby nigdy tu nic nie było. Nazywałem wczoraj ta ulica tutaj, ta imprezownia. Co 5 metrów knajpa, a co 5 knajpa obok knajpy, dyskoteki. Życie tu trwa do samego rana. No i ja poszedł spać po kokosku wczoraj o 12 w nocy. Tak to wygląda za dnia. Choćby nigdy tu się złego nic nie działo. Nie wiem, jak wam się podobał kulinarny spacerek po Kosan Road i okolicy, ale jak chcecie się wybrać ze mną na chińską dzielnicę Chinatown w Bangkoku, to zapraszam już na następne odcinki. Jak wam się podobało, palec w górę, subskrypcja i do następnego razu. Nie jest tuk-tuk, to jest kurde wyścigówka. Ludzie z Łociny, ten jeździ. O kurde, a tu nie ma pasów. Ani pasów, ani kasków.